Pamiętajcie, kochani, nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. I teraz mamy już tutaj Roberta Wagnera, który tutaj już mój brat, kosmiczny brat, praktycznie będzie miał do Was dużo fajnych informacji na temat zamieniamy trawniki na warzywniki. Robert Wagner! I nie tylko. Słuchajcie, jechałem tutaj do Niebieszczan, kawał drogi, bo to ze 6 godzin i tak dumałem, co tu Wam powiedzieć. I w końcu nie będzie to fajna wypowiedź. A powiem Wam dlaczego. Miałem takie przemyślenia, zresztą niedawno oglądałem film o Spartakusie. Bardzo mnie zainspirował film z Douglasem, świetnie zrobiony, choć bardzo stary film, ale sam sens tego filmu to był wyzwolić się z niewoli. Spartakus, gladiator, prawda, Gal, który był zniewolony, dostał się do rzymskiej niewoli. No i tam różne perypetie życiowe i w końcu powstał z nóg i postanowił stać się wolnym człowiekiem. Zgromadził wokół siebie ogromne rzesze niewolników, którzy podjęli ten sam temat, poszli razem z nim. Poprzez umiejętności, jakie miał, swoją siłę, potrafił tych ludzi nauczyć sztuki wojennej. Stworzył armię niewolników, która nie podporządkowała się swoim oprawcom, Rzymianom. Słuchajcie, trwało to ponad 2 lata. Ponad 2 lata regularne legiony rzymskie nie potrafiły sobie poradzić z Spartakusem i jego kolegami, tak to nazwijmy. Niesamowita rzecz. W końcu no, znalazł się sposób na to, żeby zniszczyć niewolników i Spartakusa, a mianowicie zrobili to piraci. Więc ludzie, którzy dostali się tam do niego, no i oczywiście zdradzili. Typowi zdrajcy. Tak jadąc, myślałem o tym wszystkim, przyszło mi do głowy, że przecież my jesteśmy w tej chwili w niewoli. Jesteśmy wszyscy w niewoli. Patrzcie, jak ta historia odnawia się, jak ta historia powtarza się w tej chwili. No bo jestem, 2 tygodnie jadę, wiozę ludzi do pracy, zatrzymuje mnie policja, łapią mnie na radar. Okazuje się, że jadę prawidłowo. Wobec powyższego każą mi dmuchać, bo pan policjant stwierdza, że ja mogę być nietrzeźwy, choć tego nie widać. Pytam się, włączam sobie kamerkę i pytam się, dlaczego pan tak twierdzi, że ja jestem nietrzeźwy? Przecież widzi pan, że jestem trzeźwy. Proszę pana, proszę dmuchnąć. Nie rozmawia ze mną. Dlaczego? Bo on występuje z pozycji siły. On jest tym Rzymianinem, który chce udowodnić, że jestem niewolnikiem. Wobec powyższego mówię, ale mamy inny sposób. Możemy pojechać na badanie krwi. I on w tym momencie z uśmiechem, dobrze, zabieram panu prawo jazdy. Ale dlaczego zabiera mi pan prawo jazdy? No bo stwierdzam, że pan mógł pić, więc pan nie może jechać. My pana zabierzemy, ale zabieramy prawo jazdy.
patrzcie się, jakie mają instrumenty. I teraz, jeżeli zabiorą mi te prawo jazdy, to oczywiście z krwi wyjdzie, że mam negatywne, czyli nie piłem, na pewno tak będzie, ale prawo jazdy idzie do Wydziału Komunikacji. I ja jestem pozbawiony, nie wiem, tydzień czy ileś dni, nim przyjdzie ze szpitala potwierdzenie, że było negatywne, dopiero na tej podstawie nie wyślą ci prawa jazdy do domu, musisz pojechać sobie i odebrać. Ze wszystkich stron zniewolenie, ze wszystkich stron udowadnianie, że jesteś niewolnikiem, że jesteś podporządkowany i skończona rozmowa. Nie ma możliwości innej. I weźcie tylko, popatrzcie na swoje życie ze wszystkich stron. Masz działkę swoją budowlaną. Dlaczego tobie nie wolno wybudować domu? Przecież to jest twoje. Ty tam będziesz mieszkał. Nie, musisz pozwolenia. W tej chwili w związku z tym, że jest powiat, to musisz takie same pozwolenia w gminie zdobyć i w powiecie. Trwa to około roku. Nie budujesz. Chodzisz i się denerwujesz, czy ci dadzą to pozwolenie. Znowu zniewolenie, zmuszenie do tego, żebyś był uległy, zmuszenie do tego, żebyś płacił pieniądze, a panowie opływają w ogromnych pieniądzach. W momencie, kiedy my dostajemy sytuację związaną z inflacją, to panowie posłowie dostają podwyżkę. A jakże? A kto ma nie dostać agonii? Patrzcie się, 460 posłów, 100 senatorów. Jeszcze bym to przełknął. Ale jak patrzę, że pan prezydent ma tych samych ministrów i takie same ministerstwa jak pan premier, no to już szlag mnie trafia. No bo po co to komu potrzebne? No do czego? Do czego są potrzebne ministrowie i ministerstwa prezydentowi, skoro on jest reprezentantem kraju, a nie tym, który decyduje o sprawach gospodarczych. Tam jest premier. I ze wszystkich stron. Zniewolenie, drodzy państwo. Ja się sprzeciwiam temu. Ja nie chcę więcej żyć w takim kraju. Rozmawiamy sobie z żoną moją ostatnio i żona mi odpowiada tak. Ty wiesz co, ale ja już nie chcę więcej wracać na ziemię. Jak umrę, przejdę na drugą stronę, nie chcę wrócić na ziemię. Mówię, ale dlaczego? Ja nie chcę drugi raz przeżywać tego, co przeżywam w tej chwili. Taką okropną zniewagę, takie zezwierzęcenie w stosunku do ludzi. I to ludzi, którzy wcale nie są inteligentni, wcale nie są mądrzy. Oni mają system. Mają sposób zniewolenia nas i robią to systematycznie. No, ale ja to jestem zawsze taki, że wrzucę tam coś do tego ogródka i mówię, wiesz co, Krystyna, no ale byliśmy z tamtej strony, przyszliśmy na ziemię i nic nie pamiętamy z tamtego. Skąd wiesz, że znowu nam, jak przejdziemy, nie wymarzą? I będziesz musiała z powrotem wrócić. No ale doszliśmy do wniosku, że tyle nabraliśmy doświadczenia w tym życiu, tak nam się wydaje, jesteśmy na pewnym poziomie świadomości, że nawet jeżeli nieświadomie wrócimy z powrotem, to już będziemy mądrzejsi i bardziej świadomi i będziemy doświadczali nowych rzeczy. Tak to się dzieje. Słuchajcie, siedzicie, patrzycie tu na mnie, słuchacie, co ja mówię, bo ja o tych rzeczach nigdy nie mówię. Ja zawsze mówię o tych trawnikach, o siebie, jak robić, co zrobić, żeby było dobrze. Ale już nie wytrzymuję. Ja też żyję na tym świecie. Ja też jestem uwikłany w tą politykę.
ja też odczuwam, tak jak wszyscy ludzie, to, co się dzieje i mam dość tego. Mam dość. Tak nie może być. Kombinują z Ukrainą, nie wiadomo, o co chodzi. Lecą bomby, nie wiemy, kiedy będą na Polskę lecieć. Słuchajcie, wychodzi premier nasz podobno, mówię podobno, bo nie wiem, czy to jest, bo on nie robi nic dla mnie. On robi dla siebie, dla swoich ludzi. Krytykuje Norwegię, no bo mają dużo pieniędzy teraz, bo sprzedają dużo i mają się dzielić. No przecież, przepraszam za wyrażenie, ale powiem, to są jaja już. No jak można się wtrącać do cudzego kraju? To tak jakbym mój sąsiad przyszedł i powiedział, ty słuchaj, tak patrzę na ciebie, ty tam sadzisz w tym ogródku pomidory i ogórki, po co ci to? Tego nie rób więcej. No nie wolno tak. W ogóle nie będę już więcej o tym mówił, wracam do ogródków. Także to, co powiedziałem, chciałem, żeby powiedzieć, bo nie mogłem już wytrzymać. Naprawdę, uwierzcie mi. Dodatkowo, jeszcze tylko do tego, co mówiłem, dodam, że mamy tak zwane ruchy alternatywne. Tych ruchów jest ogromna ilość. Są to wspaniali ludzie i pojedynczy, i zgromadzeni w jakichś tam różnego rodzaju środowiskach własnych. Nie wiem, no. Oni współpracują niby razem, ale tak naprawdę nikt nie współpracuje z nikim. Nikt nie współpracuje z nikim, bo gdyby zaczęli robić, byłoby powstanie Spartakusa. Naprawdę, uwierzcie mi, gdyby ci wszyscy ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, są znani, występują tu u Tadeusza, u mnie na Harmonii czy na innych, zebrali się, byłoby powstanie Spartakusa. Byłoby inaczej. Nie umieją się dogadać. Nie będzie nic z tego. Znowu będzie pyskowanie, duże gadanie, wyzywanie jeden drugiego i na tym to wszystko się skończy. Rozumiesz, że mam kończyć? Jak grzeczny jestem. Dzisiaj się trochę zdenerwowałem, przepraszam wszystkich, bo mówiłem nie o tym, o czym powinienem mówić, ale mówiłem, tak, ale mówiłem o tym, o czym powinienem mówić. Pomimo, że nie jestem politykiem, ale mam, tak jak to jest, ja jej nie oglądam, ale kiedyś trafiłem w internecie, mam tego dość. I rzeczywiście mam tego dość, naprawdę. Każdy powinien robić to, co potrafi najlepiej. Natomiast prawo naturalne mówi wyraźnie, drodzy Państwo, zapamiętajcie to wszystko, co mówiłem. Prawo naturalne mówi nam, mam robić, co mi się podoba. Dokładnie, co mi się podoba, pod jednym warunkiem. Nie przeszkadzać drugiemu. I to jest zasada, którą powinniśmy przestrzegać, którą powinniśmy wszystkim tłumaczyć, żeby zrozumieli. To, co robię, jest moje, pod warunkiem, że nie przeszkadzam drugiemu. Właśnie. Rób, co chcesz, tylko uważaj, co robisz. Brawo dla Roberta! Czyli mam już iść. Dziękujemy ci, Robert. Sytuacja jest napięta. Dałem ci tak jedną minutę więcej niż ty u mnie, niż ja u ciebie. Naprawdę. Słuchajcie, dziękuję tyle... wam bardzo. Jakby coś, jestem do dyspozycji. Robert jest na stoisku, także udzielę wam wszystkim. Nie chcę być Spartakusem, nie myślcie, ale bardzo chętnie przyłączę się do Spartakusa. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Kochani, jest takie fajne niemieckie powiedzenie, takie przysłowie. Że jeden ulm może pozbawić pracy 10 lekarzy. Witajcie, kochani.
Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.